Dotarliśmy, Miki? Jaki zadowolony. Ale kieruj trochę, Mikołaj. Mikołaj, no musisz kierować. Kiedy jedzie? Masz to, co chciałeś? Takie cieniutkie, nie grubsze? Wytrzymałem. No, uchwyty. Te ścianę i żeby, wiesz, po prostu to tak ułożyć. O, no i fajnie. No. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami w kolejny dzień. Słuchajcie, nie... jakoś wczoraj się nie pożegnaliśmy, bo spuchło mi się. Po prostu. Dzisiaj stwierdziłam, że dobra. I tak wam prędzej czy później pokażę, jak to wyglądało krok po kroku, bo taki będzie film na Enjoymencie, na drugim kanale. Tak to jest, jak się robi usta. To jednak nie jest naturalne, nie oszukujmy się. I to pierwszy raz taka sytuacja, ale tak jak mówię, ja poprzednie usta pierwszy raz powiększałam 4 lata temu, więc no, był najwyższy czas na odświeżenie tego efektu, więc pokażę wam efekt końcowy. Poprzednim razem też to tak wyglądało, tylko ja się trochę martwiłam o opinię innych i tego tak po prostu nie pokazywałam, a teraz stwierdziłam, że mam to w nosie, nie? Jeżeli ktoś ma zamiar mi coś tam pisać, to zapisz mi do dupy, za przeproszeniem. Słuchajcie, tego dziadostwa jest tyle. Teraz w ganku Krzysiek zabił, bo ja tam nie dosięgłam. Jak jest sufit i ściana, to tu się zagnieździły 3. I one, co jest dziwne, zmieniają kolor, jak się, nie wiem, czy one się zasypiają, hibernują, kopulują, nie mam pojęcia, co one robią, ale bałam się, że będzie ich po prostu więcej. Nie wiem, dajcie znać, czy też macie z tym taki problem. To jest taki jeden okres w roku, że mamy całą elewację w tych pieprzonych biedronkach. Ostatnio wracaliśmy i po prostu była jedna biedronka wszędzie. Teraz jest ich trochę mniej, natomiast w pewnym momencie to nie szło po prostu chodzić, bo one latały wszędzie i cisną się skubane do domu, no i parę się udało. Najgorsze jest to, że uważajcie, zaraz będę psy sprawdzać, sprawdzajcie psy podniebienia psów, bo tam się jakby zagnieżdżają, a one okropnie gryzą. Zabijajcie ich na jakichś tam zasłonach, firankach i tak dalej, bo one plamią i nie idzie tego z niczym odplamić. Dobra, Alita, sprawdzamy twoje podniebienie, wiesz? Lali, pokażę wam, gdzie to trzeba sprawdzać. Chodź tu, słońce. Alita, chodź tu do mnie. Dobrze. Tu. Otwieramy. I tutaj na podniebieniu psa. O. Trzeba posprawdzać wszystko. Dobrze, wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Teraz jeszcze tylko dalenie. To dalenie jest wściekłe. Alita jest taka grzeczna i to można robić takie rzeczy. Ale Alita, ojej, ona teraz się będzie przytulać, bo i zaglądnęłam do gardła, żeby było wszystko dobrze. No wszystko dobrze jest. Się lenisz znowu, ale kocham jesień ze względu na to, że Alita się mniej leni, nie? Tak? A jeżeli ktoś nie widział filmu odnośnie psiaków, jak to wygląda z takimi psiuszami, ile to kosztuje, ile pracy kosztuje też, nie tylko pieniężnie, ale i pracy, to wam tutaj linkuję ten film, tak? W ogóle muszę obciąć włosy. Krzyś będzie miał obcinał włosy. Patrzcie, jak ja mam długie włosy już i właściwie tylko je spinam, bo już nie ma co z nimi robić, bo się ciężko z nimi funkcjonuje. Ja nie lubię takich długich włosów. Zobaczymy, co mi może wymodzi i jak mi obetnie, nie? Idziemy do garderoby, skoro już się pokazałam, to chcę porobić zdjęcia. Krzyś w ogóle ogarnia podwórko. Dzisiaj przychodzą do nas robić z kostką brukową. Potem będzie pan robił wiatę, więc w końcu to już miało zacząć być robione z 2 miesiące temu. Ale tak się wszystko zwlekało i tak dalej. Czekaliśmy na takie murki oporowe, które tam pokazywaliśmy wam wcześniej. No, ten czas przeleciał. No i teraz tam Krzyś daje im wodę, żeby mieli ze zbiornika retencyjnego, a nie miejską, bo nie mamy tutaj studni, mamy tylko zbiornik retencyjny tam na 2,5 tysiąca litrów, albo do wyboru miejska, więc do kostki miejska niepotrzebna. Dobra, idziemy do garderoby. To jest jeden heavy metal.
przestały mi się w ogóle zamykać szuflady tam, więc dzisiaj będzie dość mocna wyprzedaż. Znaczy, najpierw powyciągam te rzeczy do wyprzedaży, potem zacznę im robić zdjęcia, bo słuchajcie, chcę powymieniać trochę garderobę, kobieta zmienną jest, i rzeczy, w których nie chodziłam przez całe te wakacje, bo to są wakacyjno-jesienne rzeczy, rzeczy, w których nie chodziłam przez całe wakacje, po prostu idą do sprzedania, czy tam ubrałam je po prostu raz. No jest tutaj tego w cholerę, chabra. Jeszcze zabawki gdzieś Mikołaj przyniósł, a nie, to jest akurat psi już zabawka. Też mam, wiecie, jak popadnę w paranoję, to na przykład kupuję masę takich samych spodni. No i część spodni też będę wyprzedawała, zostawię sobie te, które tam aktualnie na mnie dobrze leżą. Całą resztę pójdzie do sprzedania. Zobaczcie, tu jeszcze mam kolejne pary. O, mam białe takie? Mam jeans białe, a chciałam kupować, ale jajca. Ale jajca. Byłam pewna, że je sprzedałam. Dobra, sobie przymierzę, jak teraz schudłam, może będzie okej, bo ja je sprzedawałam o wiele taniej, ja kupowałam drożej, nie? I są nowe z metkami, bo chciałam trochę opróżnić garderobę, a to wygląda, że je sobie zostawiłam, więc fajnie, sprawdzę. Jak mi trochę opuchlizna zejdzie, to musimy jechać po takie duże, jak to się nazywa, tak, to jest ta fantastyczna spódnica, którą znacie z wyzwania. Musimy jechać po pudełka, właśnie tu mamy rzeczy urodzinowe, no i potem będą rzeczy halloweenowe, więc potrzebuję takie dwa duże pudełka. Poprzednie pamiętam, gdzie kupowaliśmy, więc to jest taki trochę problem. Natomiast dobra, lecimy z tym koksem. Tutaj mam też Halloween. Dzisiaj bym się chciała zająć takimi paroma sprawami, bo i tak jestem nie do nagrywania głównych odcinków. Albo kurde, skoro młody śpi, to idę obrabiać film. Słuchajcie, przyjdę tutaj później, jak się Mikołaj obudzi. Mały pomocnik się obudził? Tak, to znaczy pomocnik to jest takie w cudzysłowie troszeczkę, ale będziemy ogarniać razem, prawda Mikiś? Tak. Bam, bam. Bam, bam. Co będziesz robił, bam, bam? I was done growing up. Had enough of chasing down the sun. But suddenly I can see everything. Dupa żyć, ale lipa. Nie ma szans, nie wejdę, są za ciasne i tutaj pięknie wyglądają, ale to jest po prostu, powiem wam, eseczka. I są za ciasne tutaj, a mają tak ładne tutaj zagięcie. No a tutaj to już w ogóle nie ma szans, żebym weszła. No nie ma szans. Niestety. Ogromna szkoda, bo wyglądają prześlicznie. I tyłek, o już tutaj mam przygotowane rzeczy na wyprzedaż. Tyłek też wygląda całkiem fajnie, ale za małe. No, więc wpadajcie do mnie na Vinted jak coś. Hejo, witam was w poranek. Jest jakieś 4 stopnie na polu, więc pójdę napalić piecu.
Martusia jeszcze nie wstała. Jeśli ją widzicie, to właśnie lunatykuje. I przy okazji pokażę wam, jak wygląda aktualnie nasz podjazd, z tego względu, że będziemy dzisiaj robić kostkę. Znaczy nie my, ale ekipa, która ma przyjechać, mają być za jakieś... No powinni być już. Mam nadzieję, że dojadą i zaczną robić. Chcemy zrobić sobie kostkę pod Wiatą i tam później postawić wiatę. Ja już mam kawę zrobioną. Krzyś zostaje w domu. Wyglądam strasznie. My jedziemy dzisiaj z Mikołajem na samotną przygodę mama z synem. Dobra, to chodźcie. Nasze miejsce parkingowe aktualnie wygląda w taki sposób, więc mam nadzieję, że tutaj już niedługo pojawi się kostka. Panowie właśnie jadą, także do zobaczenia. Witam w mojej kotłowni. Rozpalimy sobie dzisiaj piec. Bardzo zimno się zrobiło. Jutro ma być w nocy tylko 2 stopnie, więc dla Mikołaja byłoby po prostu za zimno w domu. Dla nas załóżmy 19, 18 stopni jest jeszcze spoko, ale o niego się trochę martwię, że będzie mu za zimno. Ja właściwie rozpalam piec może raz w roku, dwa, w zależności jaka jest temperatura. Czasami się tego zdarzy, że go wygaszę w takim okresie zimowym. Zazwyczaj tego po prostu rozpalam i on se idzie całą zimę. W ogóle go nie gaszę. Akurat teraz mieliśmy tak, że tam 2 tygodnie temu zapaliłem w piecu. Później go zgasiłem, bo zrobiło się bardzo ciepło i szkoda było węgla. W zeszłym roku tak szkoda węgla nie było, więc piec szedł sobie i delikatnie dogrzewał. Teraz tak trochę na to uważam, ze względu na to, że jak wiecie, węgiel jest bardzo drogi, dlatego jak nie trzeba, to niech w ogóle nie idzie. Wiem, że przy rozpalaniu bierze o wiele więcej tego węgla, ale mimo wszystko jak nie szedł piec przez 2 tygodnie, to nie wziął aż tyle, co weźmie mi na rozpalanie po prostu. Ja do rozpalania zawsze jakieś rozpałki używam. Tak mi jest najłatwiej. Nie wiem, jeśli macie jakieś super sposoby, możecie dać znać. Zawsze takie rozpałki jak na grilla, po prostu sobie wrzucam z 2, na to trochę drewna i czekam, aż się wszystko rozpali. Okej, okay. Przełączam piec na pracę ręczną, więc możemy zabierać się za ułożenie tego wszystkiego w piecu. Tak szybko nie ułożymy, musimy sobie podnieść trochę poziom węgla. Bo gasiłem go i trochę mocniej go wygasiłem ostatnio, więc muszę sobie podnieść do góry. Mógłbym też nasypać, byłoby szybciej. Może nasypię po prostu z pojemnika. Przepraszam, z zasobnika. Bo się mi zaraz tu jakiś mądry znajdzie. Szybciej wystarczyła jedna chuchelka. Trochę go przeczyszczę. Widzicie? Nie był dokładnie ostatnio wyczyszczony. Ja zawsze robię to tak, że po prostu biorę sobie 2 rozpałki. Ciepię tutaj pomiędzy węgiel. Zła kolejność. Najpierw sobie podpalcie. Później cieknijcie, bo sobie palce popalicie jak ja teraz. A się nad tym jakoś nie przyjmuję, po prostu wrzucam tak jak leci te drewienka. Bo wiem, że to i tak się zapali i nie ma co za bardzo tym przejmować. Ja zawsze najpierw rozpalam drewienka, później na nie trochę sypnę jeszcze węgla. O. Zamykamy i niech się dzieje magia. Zawsze pomagam sobie nadmuchem, to jest o wiele szybciej. Szybciej się to rozpali, mniej kopci, ale przy rozpalaniu zawsze jest trochę dymu. No nie ma opcji. Nie znam nikogo, kto umie rozpalić bez dymu. Później już nie ma żadnego, bo zawsze sprawdzam sobie z komin. To u nas akurat jest tak, że przy 5. klasie ekogroszku, znaczy pieca na ekogroszek,
Nie ma żadnego dymu, przynajmniej nic nie widać. Nawet gdy on tam, wiesz, mocniej pracuje, to nie ma dymu po prostu przy ekogroszku. Ale przy rozpalaniu jak najbardziej dym jest. No, jak drewienka się już rozpalą, już płoną własnym płomieniem, nie rozpałki, to zawsze zasypuję je delikatnie węglem od góry. I tyle. Teraz musimy poczekać, aż się tam ładnie wszystko rozpali i przełączę piec na normalny tryb grzania całego domu. Uch, ale się upaliłem. Do zobaczenia.